Co tu się dzieje, widzowie? Ja nie wiem, co jest grane. Wbiłem właśnie na serwer i jest tu wszędzie woda. Co to się dzieje? Co tu jest grane? Dlaczego całe palionowo jest zalane? Co jest grane? Dlaczego nagle takie rzeczy się tu dzieją? Ja tego totalnie nie rozumiem, widzowie. Nie wiem, co się tu dzieje. Co jest grane? Wchodzę. No dosłownie, co tam robi? To jest nie taki zombie, jak tam pływa. Nie, najgorzej, widzowie. Wchodzę teraz na serwer. Dosłownie w tej minucie wchodzę. Odpaliłem nagrywanie. Znaczy, nawet nie odpaliłem nagrywania. Po prostu wchodzę na serwer. Klikam od razu F9, bo widzę, że coś się dziwnego dzieje. I nagrywa mi się tutaj materiał teraz. No i kurde, widzowie, nie wiem, co jest grane w ogóle. Wszystko zalane dosłownie. Jak ja tu patrzę, patrzcie, jak to jest. Czekajcie, tutaj tego nie widać. Ale tu, tam widzicie poziom wody, zalało prawie całą wieżę. Co jest grane, widzowie? Ja nie rozumiem. Najpierw basen, teraz wszystko mi się zalewa, nawet wlewa mi się woda do basenu. Ja nie wiem, co jest grane, widzowie, nie rozumiem tego. Zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. No a ja w tym momencie już mam ogarniętą kamerę. Już wszystko jest dobrze, tak jak miało być, ponieważ nie działało mi to tak, jak powinno. Zepsuło mi się co nieco, ale już kilka rzeczy naprawiłem, więc widzowie, wracamy z powrotem do żywych. Można, znaczy wy nie odczuliście tego w ogóle, nie? Ale mi się o wiele ciężej materiały robiły przez to, bo ja musiałem osobno nagrywać plik z tej tutaj, prawda? Z was tutaj, z waszej kamery. Osobno plik nagrywać i zrzucać na komputer, a teraz już to wszystko mam na komputerze fajnie podłączone. Jest git. Dobra, nieważne, nie o tym dzisiaj, nie o tym teraz, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, co tu się dzieje w tym momencie, bo ja tego nie rozumiem totalnie. Ej, to jest w ogóle moja skrzynka z cennymi rzeczami. Znaczy już w ogóle nie jest cenna, nie? I tak średnio nawet skrzynka, ale dobra. Dobra, widzowie, ja powiem wam tak, powiem wam, jaki miałem plan na ten odcinek dzisiaj. Ja chciałem zobaczyć, co takiego uda mi się wyłowić z tego basenu. Dlatego mam ze sobą wędkę. I przygotowałem sobie wędkę wczoraj. Wczoraj jeszcze totalnie nic nie było. Przygotowałem sobie wędkę, mówię, dobra, następny odcinek zrobię, co uda mi się wyłowić z tego basenu, nie? No to teraz nie wiem, czy ja to chcę robić, bo ja tu widzę, że cały palionowany się stał basen. Dobra, czekajcie, ja muszę stąd wypłynąć. Zobaczyć, jak wysoko. O kurde, jest wszystko pod wodą. Czyściutko. Totalnie wszystko jest pod wodą. I ja nie mogę, tragedia jakaś. Co tu w ogóle co jest grane? Jak podmyło, podniosło się to. To nie było jedno niżej? O kurde. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekajcie, weźmy sobie. Rozwalmy jednego dirta. Dajemy go tu i wyjdźmy tutaj na zewnątrz. Patrzcie, widzicie to? Całe palionowo jest zalane dosłownie. Ej, ja tego nie rozumiem. Dlaczego takie coś się tutaj wydarzyło? Co jest grane? Dobra, to wygląda przerażająco, szczerze wam przyznam. Jak tak patrzę, jak to wszystko jest zalane. Dosłownie, totalna powódź na palionowie. Ja nie mogę, dobra, to wygląda strasznie. Ej, dobra, czekajcie, zanim ja w ogóle cokolwiek zacznę robić, to ja bym wykorzystał tą wędkę, ponieważ widzowie, wychodzi na to, że teraz mamy całe to, że tak powiem, pod wodą, więc ja sobie połowię, ponieważ zobaczymy, co takiego skrywa palionowo teraz, zobaczymy, co się uda nam wyłowić. Uwaga, to będzie taki przepowiednia na dzisiejszy odcinek, czy dzisiejszy odcinek będzie pozytywny, czy raczej negatywny, co tutaj nam wypadnie, uwaga, raz, dwa, trzy, pum, no. Salmonik, no nic takiego fajnego. Dobra, zróbmy tak trzy rzuty. Jeżeli nic fajnego nie wypadnie, no to mocna lipa, ale trzy rzuty na taką przepowiednię, zobaczymy, czy faktycznie ma to jakiś, że tak powiem. O kurde, dobra, o nie, troszkę się chyba spóźniłem. No dobra, trudno, jeszcze raz. Jeszcze jeden rzut, zobaczmy, co tym razem nam tutaj, że tak powiem, wypadnie. Dobra, ostatni, trzeci rzut. I uwaga, przynęta zadziała, bo ja tutaj mam przynętę, więc wydaje mi się, że powinno zaraz coś podlecieć. Uwaga, jest, leci i... Dobra. Znowu salmonik. No nie, no dobra, miał być trzy rzuty. Dobra, no to czwartego już nie robię w takim razie. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Wiecie, co widzowie, by nam się przydało? Podka na oddychanie pod wodą. A my do tego potrzebujemy te, jak to się nazywa? Potrzebujemy do tego... No, widzowie, rozdymki do tego potrzebujemy. Czyli i tak musimy łowić, bo ja nie mam rozdymek żadnych. No nie, no dobra, widzowie, wyłówmy jakąś rozdymę, żeby zrobić sobie potę, chociaż jedną, proszę. O, patrzcie, jak szybko leci przynęta. To jest rozdymka na bank. No niestety, salmonik, ale okej, jeszcze nie poddawajmy się. No, potrzebuję tą rozdymkę po to, żeby zrobić tą potę na oddychanie pod wodą. Jak już to będziemy mieli, to będzie git. Będę i tak tego musiał sporo połowić teraz jakoś, ponieważ skoro mamy zalane wszystko, to na pewno pota na oddychanie pod wodą nam się bardzo przyda. Bardzo. Dobra, kolejny, no nie, no znowu jakiś dorsz. Widzowie, łowię. Jak widzicie, zdobyłem 3 łososie, 5 dorszy i dalej nie ma rozdymki. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Rzucam to i proszę, dajcie mi rozdymę. Potrzebuję ją do potki. Proszę, teraz rozdymka leci. Uwaga. Niestety nie. Kurczę, no błagam, proszę. O, leci. Wow, tropical fish. Co jest grane? Dobra, daj mi
Dajcie mi tą rozdymę, proszę. Dobra, widzowie, ja zrobię, ja, nie wiem, ja poczekam po prostu, bo ja tak, wiecie, o! Jest! Rozdymę mamy, dobra! Jest git, udało się rozdymę zdobyć. Dobra, lecimy w takim razie do mojego laboratorium. Już chciałem robić cięcie, ale widzicie, nie można robić cięcia, bo tutaj, że tak powiem, gierka oddaje, jak widać. Dobra, płyniemy do naszego laboratorium, trzeba zrobić, potkę na oddychanie pod wodą, żeby móc na spokojnie sobie tutaj pływać, bo faktycznie, powiem wam, sytuacja jest średnia w tym momencie i zaraz chcę sobie pozwiedzać całe to palionowo, bo wydaje mi się, że może być to ciekawe. Dobra, co my potrzebujemy? Potrzebujemy brodawę, potrzebujemy to i potrzebujemy redstone'a, żeby to wzmocnić i potrzebujemy butle. Raz, dwa, trzy, dobra, dajemy tutaj, raz, dwa, trzy, najpierw to. Z tego co pamiętam, ja sobie ogólnie po ostatnim odcinku sprawdziłem, jak to wygląda, bo jak miałem tamten, zastanawiałem się na poprzednim filmie, chyba to było? Na poprzednim filmie to było. Zastanawiałem się nad tym, gdzie jakby, znaczy jak się robi podkę na oddychanie pod wodą, to sobie to przestudiowałem i już wiem, sprawdziłem, więc wiem, jak się robi. Mam nadzieję, że się nie mylę. Dobra, rozdymka i później to, żeby wzmocnić i będziemy mieli fajną potę i będziemy mogli pływać. Dobra, ej, jakie tu są jakieś tak, o kurde, jak mnie tak cofa dziwnie. O kurde, jest, co tu się stało? Słyszeliście to? Tam jakiś dźwięk był taki przerażający. Dobra, załadujmy tutaj tego redstone'a jeszcze i zobaczymy, co nam się uda. Dobra, jest oddychanie pod wodą, dobra. I teraz tak, wyjdźmy sobie tutaj na górę, bo ja bym chciał zobaczyć widok tutaj z tego. O nie, zalał mi laboratorium. O nie. Tak nie może być. Dobra, tu wyjdźmy. A, tutaj nic nie widać ogólnie, jak jesteśmy tak w wodzie. Ale dobra, stańmy sobie tutaj na tym drzewie. Może... O kurde, dobra, tak nie miało wyglądać. Dobra, stańmy tutaj, tu, dobra. I stąd widać całe... O, tu są te topielce straszne. Ja nie mogę... Ej, ale... Czekajcie, czy ja dobrze widzę, że to palionowo tak zalało? Aha! Jest równo z murem! Co wy gadacie, żeby... Nie! Całe palionowo stanęło w wodzie, ale równo z murem! To ma takie moce magiczne, żeby takie rzeczy robić. Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie rozumiem tego. Dobra, idę po tą potę, żeby już móc swobodnie pływać tutaj, wszędzie. I zwiedzimy sobie to wszystko, bo to wygląda mi tutaj mocno podejrzanie, że tak to ujmę. Dobra, mamy potę po 8 minut. Świetnie, to nam starczy. Dobra, więc pijemy tą potę i lecimy sobie pływać. Dobra, teraz możemy zwiedzać. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To zalany, całe moje uprawy, wszystko poszło się walić. Ja nie, tu w ogóle trawa wszędzie znikła. Ja nie mogę, co tu się dzieje, masa topielców jest. Co to jest za jakaś plaga na palionowie? Tutaj już nie miałoby tak to wyglądać. To już miało być wszystko pozytywnie od zabicia Lucyfera i wszystkich tych, pozbycia się tego wszystkiego. Ej, czekaj. Czy to? O nie, to całe się w kobla zamieniło. Tam była lawa, o kurde, dobra, nieźle tutaj się dzieją cyrki, widzę. Dobra, zabierzmy jednak to mięso, bo widzę, że go i tak uzbieramy tutaj sporo, bo widzę, że tych topielców tutaj jest masa. Zdawaj, niszczę ci się. Jeszcze wiecie, co by się jeszcze przydało? Widzenie w ciemności. Tak, żebyśmy mieli tutaj wszystko jaśniej, bo tak jest jakoś ciemno. Przecież tak sporo widać. Ej, złoto. Co to jest? Miedź? O kurde. Dobra, zobaczmy. O nie, zalało mi tutaj całego tłustego tosta. No nie, najgorzej. Dobra, wypłyńmy może na powierzchnię. Ej, ja, kurczę, gdzie mam teraz mieszkać? Ej, kurczę, gdzie mam teraz mieszkać tak swoją drogą? Bo jak ja tutaj mam całe zalane, to nie wiem. Ja sobie jakąś tratwę powinienem wybudować czy coś. Ej, dobra. Ej, wieśniak! Co ty tu robisz, wariacie? Dawaj, kurde, uratuję ci życie. Chodź. Chodź. Nie krępuj się. Tu, patrz. Dawaj, wyłaź. Dawaj, Eustachy. Kurde, ty w wir wpadłeś. Eustachy, damy radę, ale musisz przeć. Eustachy, proszę cię. Nie możesz się poddawać. Przyj. No nie, dobra, muszę cię jakoś... Co tu się dzieje? Dlaczego tutaj ta woda tak... Dobra, wiecie co? Czekajcie, popnę go. O, widzisz Eustachy? Nie w tą stronę. Chociaż dobra, może być i w tą stronę. O, dobrze idziesz. Nie wpadnij w wir, stary, Tu i wyłazimy. Wyłazimy. No, kurde, Dobra, Eustachy, ja chciałem dla ciebie dobrze, ale ja widzę, że ty jesteś głupi jak but. Dawaj. Gdzie ty jesteś? No ty jesteś upoś jakiś. Ty. No wyłaź. No. Dobra, no i giniesz w tym momencie. Giniesz, sam się skazałeś na cierpienie. Dobra, trudno. Dobra, okej. Ja chciałem mu pomóc, widzowie, jakby co, nie? Ja miałem dobre intencje. Ale to on po prostu tam wpadł. Nie no, jesteś... O kurde.
O Boże. Nie, no dobra, muszę ci pomóc, bo mnie sumienie gryzie. Dawaj, wejdź se tu. To jesteś bezpieczniejszy. O kurde, co tu się dzieje? Dobra, to było chyba tu. Chodź, chodź stary, do środka cię wpuszczę. Tu, dawaj, chodź tu. Ty. No chodź, chleba masz tu, zjedz se. No gdzie? Chodź tu. Dobra. Flas do wody? Wchodzisz do wody jeszcze? Dobra, nie, on jest po prostu głupi jak but. To jest po prostu, on po prostu już... On jest skazany na porażkę po prostu, wiecie o co chodzi. To już nie ma, takich nie ma sensu ratować. On już jest nie do uratowania, on po prostu tego chce. Dobra, nie wiem co, kurde, wszystkie owce, świnie wywaliło do góry. No tam one zaczęły pływać. Ja nie wytrzymam. Dobra, zobaczmy jak to tu wygląda. Wszystko jest, dobrze, że tam się coś świeci, bo przynajmniej coś widać. Ale wszystko jest totalnie zalane, dosłownie. Wszystko bez wyjątku. Ja nie wiem, to wygląda przerażająco, szczerze przyznam. Ej, ja mam nadzieję, że to jakoś odpompujemy czy coś takiego. Ej, ja zobaczę, czy zalało mi głowę w ogóle. Jestem ciekaw, czy głowę mi zalało. Mam nadzieję, że nie. A jak mi zalało, to jest lipa. Dobra, walimy ich z łuku. Uwaga, tak trzeba, żeby to zaczęło opadać. O kurde, to opada szybciej niż mi się wydawało. Dobra, tak. Łap tą strzałę, łap, wariacie. O kurde, ale go odrzuciło. Masz jeszcze jedną. O kurde, nie sięgło. Wow, ale poszedł. Jak przeciąg. Dobra, zabity. Dobra, lecimy do tej głowy, zobaczyć, czy głowa jest zalana w środku. Ej, nic nie widać w tej wodzie, nie? Totalnie. Jasny gwint, dobra, lecimy tu. Nie, głowa będzie, chyba nie będzie zalana, tak mi się wydaje. Proszę. Znaczy, i tak wydaje mi się, widzowie, że będziemy musieli jakąś tratwę wybudować. Ja tak bym nawet na to stawiał, że jakoś... Dobra, tu jest git, tutaj się żyć nawet. Dobra, ustawmy sobie tu spawn pointa, tak żeby mieć gdziekolwiek tutaj miejsce do, że tak powiem, spania, więc będzie git. I co? No i tu mam wszystko za... Nie, no dobra, widzowie, to wygląda fatalnie. Szczerze, to wygląda bardzo źle. Jeszcze tutaj ten domek akurat mój nie jest zalany, fajnie, bo tutaj nie dotarła ta woda. Ale tutaj z dołu jest też fatalnie, no jeszcze jakiś basen mam na chacie, no nie wiem co tu się dzieje w ogóle. To są jakieś nieporozumienia tutaj. Niefajne. Dobra widzowie, ja nie wiem co ja mam z tym zrobić, ja może po prostu zakończę odcinek w tym momencie, bo jestem serio w szoku i nie wiem o co chodzi. Więc co widzowie, ja podziękuję bardzo wam za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie, pewnie na kolejnym filmie zbudujemy tratwę, żeby móc tutaj jakkolwiek przeżyć. No a w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, elo!